Filip przyszedł na świat 28 maja 1856 roku w Luo Monferrato i tego samego dnia otrzymał na chrzcie imiona Filip Piotr. Był ósmym z dziesięciorka dzieci, Krzysztofa i Antoniny. Pochodził z bardzo religijnej i w miarę dostatniej rodziny chłopskiej. Gdy miał 5 lat, po raz pierwszy spotkał się z księdzem Janem Bosco, który urządził swoim wychowankom wycieczkę do Luo Monferrato. To spotkanie utkwiło mu głęboko w pamięci. W roku szkolnym 1866-67 rozpoczął naukę w gimnazjum salezjańskim w Mirabello. Wtedy znowu spotkał się z księdzem Bosco. Mimo ogromnej czci, jaka zrodziła się w nim dla księdza Bosco, opuścił Mirabello, tłumacząc się bólami głowy i słabym wzrokiem. Przez następne 10 lat uprawiał rolę w swojej rodzinnej wiosce oraz przeżywał okres wewnętrznego zmagania się ze sobą. Jan Bosco prowadził z nim jednak korespondencję i w roku 1877 nakłonił go, żeby wstąpił do salezjańskiego zakładu dla spóźnionych powołań. 13 sierpnia 1880 roku Filip złożył profesję zakonną. Później przez 2 lata studiował filozofię i teologię. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 grudnia 1882 roku. Za radą świętego Jana Bosco kontynuował naukę, aby móc nauczać w szkole. Będąc dyrektorem Instytutu Świętego Jana Ewangelisty w Turynie, stał się prawdziwym ojcem powołań. Jednocześnie utrzymywał stałe kontakty z księdzem Bosco, formując w ten sposób samego siebie. Mówi się, że ksiądz Bosco przewidział w nim swojego trzeciego następcy w kierowaniu zgromadzeniem. Dlatego od początku dokładał wyjątkowych starań, by odpowiednio ukształtować go do przyszłych zadań. Po śmierci świętego Jana Bosco, błogosławiony ksiądz Michał Rua mianował Rinaldiego dyrektorem hiszpańskiego zakładu Saria, który potrzebował właściwej odnowy. Nowy dyrektor szybko zyskał sobie powszechne uznanie. Uporządkował działalność zakładu i objął swoim wpływem także inne placówki salezjańskie w Hiszpanii. Doceniając to, przełożeni uczynili go inspektorem prowincji hiszpańskiej i portugalskiej. W roku 1901 został odwołany do Turynu, gdzie przez następne 20 lat pełnił stanowisko prefekta generalnego w zgromadzeniu, zyskując sobie wiele sympatii i ogromny szacunek. Brał też czynny udział w różnych akcjach i dziełach salezjańskich. Założył m.in. Stowarzyszenie Zelatorek Maryi Wspomożycielki. Gdy w 1921 roku zmarł ksiądz Paweł Ablera, drugi następca świętego Jana Bosco, Filip Rinaldi został wybrany generałem zgromadzenia, które w czasie swoich 10-letnich rządów podwoił liczebnie. Szczególną troską otaczał misję. Angażował w to dzieło młodzież, licząc na nowe powołania. Zabiegał usilnie o zachowanie i przekazanie młodym wychowankom ducha salezjańskiego. We wszystkim, a zwłaszcza w dobroci i ojcowskiej miłości, starał się naśladować księdza Bosco. Mimo poważnej choroby serca nie ustawał w pracach. Organizował konferencje, sesje, zjazdy inspektorów i dyrektorów domów salezjańskich. Wydawał okulniki. Czując zbliżającą się śmierć, jeszcze więcej czasu poświęcał na modlitwę. Zmarł 5 grudnia 1931 roku. Święty Jan Paweł II beatyfikował go 29 kwietnia 1990 roku. Módlmy się. Ojcze nieskończonej dobroci, Ty sprawiłeś, że w błogosławionym Filipie zajaśniał wzór ewangelicznego życia z radością oddanego Tobie. Udziel nam łaski naśladowania natchnionej gorliwości apostolskiej, abyśmy w codziennej wierności naszej pracy do pełni doprowadzili Twój plan miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Yeah.